I posłuchajcie, jak chcę wam puścić ten cały artykuł, żebyście sobie tego posłuchali od samego początku, bo dlatego wam tu wytłumaczyłem na filmie z prognozy kosmicznej, że po prostu media clickbaitowe to wykorzystują to, że po prostu niewiedza ludzka jest zajebista i im chodzi głównie o wasze kliknięcia, bo z kliknięcia mają kupę hajsu. A zaraz usłyszycie w całym artykule nextgazeta.pl, że to wszystko jest o kan dupy potłuc. Dobra, ja sobie tu będę trzymał, a wy sobie słuchajcie. Burza magnetyczna uderzyła w Ziemię. A to nie koniec, Słońce zbliża się do maksimum cyklu. W niedzielę na Słońcu doszło do koronalnego wyrzutu masy. Wywołany tak rozbłysk słoneczny dotarł już do Ziemi. W niektórych częściach świata może być widoczna zorza polarna. W środę 24 lipca w Ziemię w godzinach porannych uderzyła burza magnetyczna. A to oznacza, że na niebie w niektórych częściach świata widoczna jest już zorza polarna. Według modeli National Oceanic and Atmospheric Administration rano, czasu zachodnioeuropejskiego, można ją dostrzec nad Arktyką a Kanadą. Z czasem zorza będzie przesuwać się w stronę równika i będzie widoczna w pasie między Nowym Jorkiem a Idaho. Prognoza na 30 minut w przód dostępna jest pod tym linkiem. Dwa silne wybuchy słoneczne. Zagrożenia dla sieci energetycznej nie ma, jest za to zorza. Widoczna w środę zorza jest efektem koronalnych wyrzutów masy odnotowanych przez NASA na wideo 21 lipca. To wybuchy plazmy na powierzchni Słońca, których efektem są uderzające w Ziemię burze magnetyczne. Jeśli są wystarczająco silne, objawiają się jako zorze polarne. Jednakże jeśli ich moc jest zbyt duża, mogą wywołać nawet zakłócenia w dostawach prądu. Aby tak się stało, na Słońcu musi nastąpić rozbłysk najwyższej klasy X. Jednak nawet w takim przypadku szansa na zakłócenia sieci energetycznych wynosi tylko 15%. Mniejsze rozbłyski są klasyfikowane jako klasy M, C oraz B, najsłabsze. Z kolei burze magnetyczne określa się w skali od G1 do G5. Ta w środę 24 lipca nie jest specjalnie groźna, bo choć jest wynikiem M, inaczej. Dwóch rozbłysków klasy 10, to sklasyfikowano ją bowiem ledwie jako G2, podaje space.com. Słońce mogło wejść w maksimum cyklu. Rozbłyski klasy 10 się nasilają. Rozbłyski słoneczne klasy 10 nie są czymś niespotykanym. W lutym jedna z plam na Słońcu doprowadziła aż do 3 koronalnych wyrzutów masy tej klasy, żaden jednak nie skończył się zakłóceniami w dostawie prądu. Takich rozbłysków w najbliższych miesiącach może być znacznie więcej. Słońce zbliża się bowiem do maksimum swojego 11-letniego cyklu. To jednak, czy ten się już zaczął, obecnie jest niemożliwe do określenia. Możemy jedynie zbierać dane, które za parę lat posłużą się do określenia dokładnych ram czasowych. W teorii cykl powinien się zacząć w 2025 roku, ale daty te są umowne. Rosnąca aktywność Słońca wskazuje jednak, że maksimum cyklu mogło się już rozpocząć. Burza magnetyczna uderzyła w Ziemię. Więc widzicie, już wam powiem, jaki jest tytuł. Burza magnetyczna uderzyła w Ziemię, a to koniec. Przepraszam, a to nie koniec. Słońce zbliża się do maksimum. To taki tytuł, kurde, jakby się świat zaczął kończyć. No i dobra, jesteśmy. Aktywność zorzowa. Najpierw sobie omówimy, jak to wygląda. Na chwilę obecną tu mamy zorzę. Tu tak samo. I tutaj się zaczyna tworzyć. Prawdopodobnie będzie widoczna prawie nad Europą, więc mogą być możliwe obserwacje. Indeks KP2-, czyli niezbyt wysoki. Wiatr słoneczny, prędkość 353 km na sekundę. To jest ważne. Gęstość 2,28 protona na centymetr sześcienny. Pole magnetyczne 8,94 nanotesy. Biegun północny. To jest bardzo dobrze. Gorzej jakby był południowy. A dlaczego, to możecie sobie wygooglować, bo ja nie chcę tłumaczyć, że to ma wpływ
Biegunowość burzy, obłoku plazmy, który leci w stronę Ziemi, ma wpływ na pole elektromagnetyczne otaczające Ziemię, czyli magnetosferę i tak dalej, długo by na to tłumaczyć. Dobra, a teraz aktywność słoneczna. No i co tu mamy? To już omówiłem. To tak samo. Aktywność protonów nam spada i zaczyna wracać do normy. Był rozbłysk, oczywiście. Dlaczego o tym nie poinformowałem? No bo to nie było ważne. A dlaczego nie było ważne? Bo nie zagraża Ziemi. Dlatego tego nie omówiłem. Dlatego tego nie omówiłem. Czego mi się to odpala cały czas? Wyższa rozdzielczość. I dopiero teraz to się odpala. Ale też są, widzę, problemy. No. Dobra, więc mają jakieś problemy na słońcu. Na słońcu mają problemy. Dobra, wyślijcie tam mechaników z Oskroby. mechatroników. Dobra. No i ogólnie widzę, że nic się po prostu nie dzieje, nie ma powodów do obaw, ale media clickbaitowe w Polsce oczywiście poddmuchują to wszystko. Boża słoneczna, prądu nie będzie, nic nie będzie, będzie rządził Kononowicz. Kurde. No. Nie jest źle, widzę. Nie jest źle. Mogę wam powiedzieć, że raport aktywności słonecznej klasa M, klasa X nie ma powodu do obaw, po prostu. Więc powiem wam dlatego, że ja się nie daję napaść na takie głupoty, jak piszą clickbaitowe media. Wszystko tu jest w porządku, nie ma obaw, a nagrywam to tylko dlatego, że ciśnienie mi podniósł tytuł Next Gazeta, bo po prostu oni albo są porąbani, albo mają coś z głową. Taki tytuł, jakby naprawdę coś się stało. A wiecie, co jest największym zagrożeniem na chwilę obecną? Wybuchy etny we Włoszech. Tam to dopiero się dzieje piekło na ziemi. No tak, co sobie jeszcze sprawdzę, ale już więcej ten gazet nie pisze. Antyweb pisze dzisiaj w nocy, popatrz w niebo, możesz się nieźle zaskoczyć. Tak, bo jakby wszyscy byli debilami i nie widzieli, że coś takiego jak zorza polarna istnieje. Ja pierdzielę, ten antyfan powinien zdjąć tą stronę swoją i tyle. Ja powiem wam naprawdę, że mnie dziwią takie durne artykuły tych ludzi. Zaza polarna, słońce wybuchnie i tak dalej. To chodzi o to głównie, że wy macie kliknąć w taką stronę i im się automatycznie kasa nalicza. I dzięki temu z tego oni żyją. Ja powiem szczerze, ja bym wszystkie takie redakcje zamykał od razu z miejsca za pisanie głupot i nakładał na nich grzywny w wysokości 500 000. A ich dziennikarzom zakazywał wykonywania zawodów przez 5 lat. Zapisanie durnot i pisanie o durnotach zamiast o sprawach, które naprawdę są ważne. Pozdrawiam serdecznie.